drogie, umiłowane, ukochane pochwiczanki. Z okazji 1 kwietnia, prima aprilisu, mówię całą prawdę. A potem odwołam, powiem, że kłamałem, że żartowałem. Chcę wam powiedzieć, że z pochwicą jest bardzo podobnie jak z otyłością. To znaczy jak? To znaczy jedna z moich znajomych, jedna z moich klientek schudła niedawno 5 kg. 5 kg schudła i co? I na razie jej się waga zatrzymała, nadal dalej nie chudnie. Czemu nie chudnie? No, bo nie może. A czemu nie może? No, bo jest rozpaczona, że dalej nie chudnie. A czemu dalej nie chudnie? No, bo teraz zajmuje się czymś innym. Czym? Rozpaczaniem tym, że nie chudnie. Teraz płacze po nocach pod lodówką, że dalej nie może schudnąć. A czemu dalej nie może schudnąć? Bo płacze. A czemu płacze? No, bo nie chudnie. I podobnie jest, kochani, z pochwicą. Pochwica istnieje tylko wtedy, kiedy się rozpacza, że się ma pochwicę. Bo jak się nie rozpacza, że się ma pochwicę, to się człowiek odchudza. Po prostu się, pomyliłem. Czyli człowiek się nie odchudza. To znaczy, wtedy człowiek chudnie, gdy się odchudza. Natomiast wtedy traci pochwicę, kiedy nie rozpacza. Pomyliłem. Człowiek wtedy chudnie, kiedy nie rozpacza. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Człowiek chudnie wtedy, kiedy nie rozpacza, tylko trenuje, je to, co należy. Natomiast z pochwicą jest zupełnie odwrotnie. Wtedy, kiedy się rozpacza, to się wychodzi z pochwicy. Kiedy się siebie nienawidzi, to się wychodzi z pochwicy. Kiedy się robi sobie na złość, to się wychodzi z pochwicy. Nie, chyba pomyliłem. Z okazji prima aprilisu ja wam powiem chyba prawdę. Ja wam powiem, że chyba jednak jest inaczej. Że żeby wyjść z pochwicy, to należy zmienić podejście do siebie i siebie po prostu polubić, pokochać i zaakceptować, że jest się kobietą, która marzy o seksie, marzy o cudownym seksie, żeby się połączyć z tym, najlepiej z mężczyzną, w jedną całość, w jedną nierozłączną całość, no przynajmniej na chwilę, i przeżyć takie cudowne uniesienie zwane powszechnie orgazmem. Pozdrawiam wam, życzę wam zdrowia i dużo humoru z okazji prima aprilisu. Prima aprilis!